Program Stary Rynek 1, Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Zielonogórscy radni Andrzej Bocheński, Zielona Razem, dzień dobry. I Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, dzień dobry. Dzień dobry, razem witam Państwa. Razem z radnym Łatwińskim. Razem z radnym Łatwińskim, Zielona Razem, tak. Panowie, ja bym chciał, żeby to był świąteczny program jeszcze z pewnością przed nami, ale Mikołajki za nami. Ja bym chciał, żebyśmy tak sobie z uśmiechem trochę porozmawiali, bo 6 grudnia Mikołajki, a 5 grudnia, dzień wcześniej, minęło równo 10 lat od chwili, kiedy Janusz Kubicki został zaprzysiężony na prezydenta Zielonej Góry. I tak się składa, panowie, że wy ostatnie te 10 lat macie okazję obserwować też z ratusza, jako radni, czyli pełniąc bardzo ważną funkcję. Pan Kazimierz jako radny Prawa i Sprawiedliwości, panie Andrzeju jako radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Zielonej 2020 czy 2020, teraz Zielonej Razem. Ja bym chciał, żeby panowie też w tym dzisiejszym naszym spotkaniu pomówili trochę o tym, jak obserwują te zmiany z perspektywy radnych, pochwalili się też tym, co udało się panom zrobić, no bo radny też ma ogromny wpływ na to, co w Zielonej Górze się dzieje, ale najpierw, żebyśmy sobie wspólnie podyskutowali na temat tych 10 lat. Jak je można ocenić, tak w skrócie? Andrzej Bocheński, nie wiem, czy w skrócie się da może w ten sposób, bo ja swoją ocenę jakąś tam mam, podzielę się nią też. Musiałbym się odnosić do faktów kolejnych kadencji, bo to tak... A możemy to posegregować, nie oczywiście. Nie da się tego spisać. Tak. Zaskoczenie, duże zwycięstwo pana prezydenta Kubickiego. Jako młody, dynamiczny menadżer, ja pamiętam to. Tak, to się, dokładnie. Tak to się zaczęło i... Fałszu w tym nie było, bo przecież pan prezydent kierował trudną jednostką. Tego mu nie zazdrościłem nigdy, bo kierowanie służbą w służbie zdrowia jest zadaniem trudnym. Na pewno zmienił wiele punktów ciężkości w tym naszym mieście. Wyleczył te nasze kompleksy związane z brakiem jakiegoś basenu, centrum, później coś dla ducha i dla ciała, jakieś centra. A poza tym kiedyś był uprzejmy on albo ktoś za niego powiedzieć o 4000 miejsc pracy. Mnie to bardzo zaskoczyło, bo tak naprawdę samorządowiec za dużo w tej sprawie nie może, ale wykorzystując koniunkturę, możliwości i pracę wielu, wielu jego pracowników, no dzisiaj widać, że postęp w tym zakresie jest spory. Tak sobie lekko w Zielonej Górze omijamy zadania oświatowe, które na przykład w ubiegłorocznym budżecie kosztowały nas połowę tego budżetu, tak. Więc pieniądze przeogromne. I to jest właśnie sukces. To też jest 260 milionów złotych, tak więc to jest potężna kwota. I to jeszcze pół biedy. Natomiast prawie 80 dokładamy z naszych pieniędzy, czytaj pieniędzy podatników. I to jest bardzo ważne. Panie radny, zaraz będziemy to rozkładać na czynniki pierwsze. Ja bym Ale to się dzieje przez 10 lat. To się, oczywiście, budowa, tak. Budowa systemu oświaty. Mówię, przechodzi u nas mięciutko, tak jest, tak ma być, sześciolatki w jednej klasie. No tak, decyzje są podejmowane na górze, one spadają na dół, na samorząd. Natomiast u nas to wszystko miękko przychodziło, bo prezydent ze swoimi współpracownikami prowadzili to naprawdę dobrze. Panie Kazimierzu, pan jak na to patrzy, bo tu padło i wiedziałem, że padnie Centrum Rekreacyjno-Sportowe, bo tak naprawdę od tego się zaczęło, to była ta pierwsza taka inwestycja, którą Janusz Kubicki wszedł, można powiedzieć, z przytupem na ulicę Podgórną, a dalej w pana opinii, panie Kazimierzu? No ja tutaj i koniec, Kazimierzu. Na pierwszym miejscu bym wskazał utworzenie nowej strefy aktywności gospodarczej, bardzo, tak. Tej w Nowym Kisielinie. Zgadzam się z Kazimierzem. I połączenie miasta z gminą, to dwa jak takie będziemy stopniowo bardzo ważne zadania. Się przesuwać przez te 10 lat, to ale, będziemy o tym ale mówić, równocześnie tak. Spektakularną inwestycją jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego, chociażby ze względu na wartość tej inwestycji, ale również na taką rolę społeczną. To 3 miliony ważną, ludzi tak? Już bo, odwiedziło Centrum Rekreacyjno-Sportowego, sam basen. Nie tylko, że pół województwa i całe miasto tam korzysta z tak. Tego basenu, ale przecież
Tak naprawdę dzięki tej hali mamy tytuł mistrz Oczywiście, Polski, tak. mistrza Polski w, chociażby w koszykówce, prawda? I to daje ogromne owoce. No tu chciałem przypomnieć, bo pan redaktor pytał, jaka rola radnych, tak? Też będziemy tutaj o tym dyskutować. Ja należałem do grupy i wtedy też narażałem się na krytykę ze strony ludzi, których szanuję, a którzy mieli sporo wtedy do powiedzenia. Ja byłem zwolennikiem budowy hali na 5000 miejsc i to nie było wtedy takie oczywiste. Tak, ja pierwsza koncepcja. Ja tak, tu Andrzej lepiej pamięta, jakie zajmował wtedy stanowisko. Ja uważałem, że hala musi być duża, nie może to być hala powiatowa, taka jaką oglądaliśmy w Kaliszu, chociaż piękna hala, ale na 3,5 tysiąca miejsc. Dzięki temu nieraz mamy komplet publiczności. Oczywiście. I dzięki temu... I goszczą u nas imprezy międzynarodowe, wydarzenia sportowe. Mamy te międzynarodowe imprezy koszykarskie i mamy też wielkie koncerty, tak, na których też te parę tysięcy osób często bywa. Jeśli chodzi o strefę aktywności gospodarczej, to ja zapewne pan Andrzej również, no bo z przemysłu się wywodzimy, tak, byliśmy zwolennikiem jakby innego położenia akcentu i dlatego myśmy znaleźli się, między innymi dlatego znaleźliśmy się w tej Radzie, tak? Bo wcześniej przecież były takie głosowania w tej Radzie Miasta, zanim myśmy zasiedli tutaj w tej Radzie w 2006 roku, które blokowały rozwój strefy aktywności gospodarczej w Zielonej Górze, nie wskazywano żadnej alternatywy, był impas. Więc myśmy jednoznacznie, nawet taki projekt uchwały poparty przez większość radnych z Jackiem Budzińskim złożyliśmy, żeby tworzyć nową strefę aktywności gospodarczej, jak również podnosiliśmy bardzo mocno fakt i wtedy były takie intensywne działania, rozpoczęły się takie działania, żeby objąć strefą, specjalną strefą ekonomiczną Zieloną Górę. Ja panowie, podkreślę konsekwencje, bo to jest ważne, że obecna Rada Miasta, Rada poprzedniej kadencji i prezydent miasta, jesteście bardzo konsekwentni w tym, żeby tworzyć tę strefę, tak? Bo to są kolejne miliony złotych. Ja użyję brzydkiego określenia, pompowane w tamto miejsce, ale my teraz widzimy efekty, tak? Widzimy, że zaraz tej ziemi tam zacznie brakować, trzeba będzie szukać nowych rozwiązań. Jest to wszystko coraz bardziej skomunikowane. Mamy nowe biuro Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tam na miejscu w Kisielinie, tak więc to pokazuje, że było warto, że jak cofniemy się troszeczkę i zaczniemy rozmawiać, jak to się, w jakich bólach to się rodziło, a co mamy teraz, to okazuje się, że bardzo warto. Kiedy w naszym województwie i w Polsce opracowano koncepcję specjalnych stref ekonomicznych, to ktoś uznał, że w Zielonej Górze taka strefa jest niepotrzebna, że Zielona Góra już jest tak rozwinięta, że nie potrzebuje takiego statusu. Teraz wiemy, chociażby po działaniach strefy w ostatnich miesiącach, że jest ona jednym z głównych podmiotów, dzięki których działaniom powstają te nowe zakłady pracy. Panowie, to teraz wrócimy jeszcze do prezydenta Janusza Kubickiego. Czy wy rzeczywiście poczuliście wtedy tę młodość, dynamikę tego menadżera, bo ja pamiętam i to się pojawia w tych artykułach medialnych, które teraz są publikowane w ramach tego dziesięciolecia, że właśnie Janusz Kubicki, wtedy kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był przedstawiany właśnie jako taki młody, dynamiczny menadżer. Czy to było czuć wtedy, w tym 2006 roku i czy to teraz jest dalej odczuwalne, że sposób zarządzania miastem jest menadżerski, panie Andrzeju? W moim przypadku to trochę inaczej wyglądało, bo Janusz Kubicki był naszym kandydatem, tak. Czyli w naszych wewnętrznych sporach czy dyskusjach o tym, kto ma kandydować to ugrupowanie, Janusz wygrał. Więc mi jakby... Ale wygrał właśnie tym, że był dynamiczny, że braliście go, przedstawiany był jako taki menadżer? Absolutnie tak. Wtedy już był taki sygnał, który mi się bardzo nie podoba. Czas na zmiany, czas na młodych. Uśmiecham się, jak słyszę tego typu propozycje. I wielu kolegów w różnej formule, nie mówię politycznej, ten czas noszenia teczki został skrócony i to dobrze nie wychodziło. No przecież wiecie, to
do prezydenta Kubickiego, który, o którym wspomniałem na początku, bo to było strasznie ważne, tak? On zawiadywał kilkoma podmiotami już, można mu wypominać i pracę w Gazecie Wyborczej i chyba w jakiejś tam alkoholowej spółce, gdzie mimo wszystko nabiera się doświadczenia, a to doświadczenie z polikliniki jednak w mojej ocenie wiele mu dało, tak? Wszystkim skomunikowanie z ludźmi, bo tutaj jest element najtrudniejszy. A czy to widać potem przy układaniu finansów miasta? Czy panowie widzą to, że Janusz Kubicki w oparciu o to swoje doświadczenie potem układa te słupki? Bo no, ten budżet, chociażby ten przyszłoroczny, no, rozmawialiśmy tu o tym w studiu, jest imponujący. I czy widać w nim ten taki menadżerski sznyt? Znaczy na pewno to tak się nie da zero-jedynkowo ocenić. Natomiast widać to, że prezydent Kubicki jest bardzo konsekwentny, nad wyraz konsekwentny, jeżeli chodzi o możliwości czy łączenie pieniędzy zewnętrznych z własnymi, tak? Poddany był parokrotnie krytyce, nie chcę przypominać zadań, że można było to zrobić za własne. Mówił, poczekajmy, połączymy to z innymi pieniążkami i nam się to uda i tych przykładów mamy dzisiaj wiele. Tu się zgadza. To jest jakby element i on w tym bardzo aktywnie uczestniczy. Natomiast no, samo układanie budżetu, jak mówi stare powiedzonko, w budżecie są działy i rozdziały, żeby gały nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały. Tak mówią starzy radni. Jeszcze jedno zdanie i oddamy głos panu Kazimierzu. Są zadania stałe, proste, oczywiste, które miasto jako zadanie własne, jako gmina ma do wykonania i tam także musi zabezpieczać te środki. Natomiast no, jakby jego obrazem, jego takim portretem, wizerunkiem jest to, że zaskakuje nowymi propozycjami i to rzeczowymi. My już na to mamy pieniądze, na to, na autobusy, na inne. Prawo i Sprawiedliwość, panie Kazimierzu. Ja wracając do tego 2006 roku, chciałem przypomnieć, że pani prezydent Bożena Ronowicz, jak zostawała prezydentem w 2002 roku, jak na polityka tej rangi, samorządowca tej rangi, była osobą bardzo młodą, więc tutaj to nie było sytuacji, że ktoś o wiele młodszy zastępuje starszą osobę. Była pani dyrektor liceum, która po konkursie zrezygnowała z pracy i została prezydentem. No coś ma strasznego. No, rozumiem, że to jest komplement dla pani prezydent Ronowicz. Chciałbym powiedzieć też, że porównując sytuację prezydenta Kubickiego i pani prezydent Ronowicz, niestety, takie są liczne dowody na to, że Rada Miasta, z którą musiała współpracować pani prezydent Ronowicz, no taki był wybór Zielonogórzan, ale w wielu sytuacjach bardzo ostro kontestowała wszelkie propozycje pani prezydent i wręcz było tak, że zgadzała się na to wszystko, co jest niewidoczne i pod ziemią, tak? To wtedy jeszcze ewentualnie głosowała za. Natomiast wszystko, co mogłoby budować jakiś pozytywny wizerunek pani prezydent, było torpedowane, w tym wiele ważnych inwestycji, w tym głosowanie w sprawie rozszerzenia strefy aktywności gospodarczej, które było kilka miesięcy przed wyborami i nawet tu muszę przyznać, że niektóre osoby z klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim Sojuszu Lewicy Demokratycznej były przeciwko i te osoby przestały zasiadać w Radzie. To jednak zostało ocenione, że wyborcy nie można grać politycznie, nie można torpedować poczynań prezydenta i tym ta Rada od 2006 roku różniła się od tej wcześniejszej Rady. Nas nie było wtedy w tej Radzie. Tak, w tamtej Radzie, która tak bardzo totalną opozycją była, tak? No niestety tak to wyglądało i utrudniała wiele działań. Ale panowie, natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, panie Kazimierzu, sekundkę, bo jest tak, że może być Rada totalną opozycją i w Zielonej Górze nigdy nie powinna być. Oczywiście ja chcę powiedzieć o takim swoim spostrzeżeniu na temat Rady tej kadencji, poprzedniej kadencji, że mimo tego, że Janusz Kubicki, można powiedzieć, ma większość w Radzie Miasta, to i tak ten głos Prawa i Sprawiedliwości w mojej opinii jest bardzo mocno słyszalny, te rzeczy, które wam się nie podobają.
ale wy też nie idziecie na taki polityczny bój. I w momencie, kiedy to są rzeczy ważne dla Zielonej Góry i Zielonogórzan, to cała Rada, i mamy takich przykładów, można by z ostatnich 10 lat wymieniać. Mimo długiej, burzliwej politycznej dyskusji w ratuszu osiągacie kompromis. I to jest ważne, że tak jak wspominaliśmy, pan wspomniał o tym, że przed 2006 rokiem Rada stawała okoniem i nie pozwoliła nic zrobić, tak potem mamy taką zmianę. Mimo tego, że te głosy są różne, wygrywa dobro miasta i to jest chyba ważne. No myśmy z Platformą Obywatelską byli niejako taką opozycją, tak? Ale myśmy mnóstwo propozycji składali i prezydent znaczną część tych propozycji przyjmował do realizacji. Niektórych jeszcze się nie udało podjąć. No, mam nadzieję, że to się będzie zmieniać, że będziemy też podejmować takie trudne projekty, które są przed nami, ale też taka rola inicjatorów wielu działań była. Przecież myśmy bardzo, też ja jako radny Prawa i Sprawiedliwości, bardzo podnosiłem sprawę połączenia miasta z gminą. Były takie spotkania, gdzie mówiono, tak, że poczekajmy, tak, może za 10 lat, może niech się jeszcze nie wiadomo co zmieni, tak? I tutaj tego typu sygnały jednak były no, w końcu podejmowane przez pana prezydenta, panowie, i wtedy działaliśmy wspólnie. Czas nas nagle. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze o tym, co panowie przez ostatnie te 10 lat zrobili, bo to nie jest tak tylko, że radni sobie w ostatni wtorek miesiąca przychodzą do ratusza, siadają, piją kawę i dyskutują. Panowie macie no, trudne zadanie. Wy stanowicie o lokalnym prawie. Wy podejmujecie decyzje, które mają potem bezpośredni wpływ na to, ile Zielonogórzanie mają. Na przykład pieniędzy w portfelu, takie decyzje też podejmuje Rada Miasta o tym, gdzie będziemy parkować, do jakiej szkoły będziemy chodzić, jak będzie wyglądała nawet ta opieka zdrowotna, ta najbliżej pacjenta. Rada też ma takie kompetencje i takie rzeczy się w ratuszu niejednokrotnie pojawiały. To panowie, zapytam. Panie Andrzeju, tak na koniec naszego spotkania. 10 lat Andrzeja Bocheńskiego w ratuszu ostatnie to? No, zaskoczony. Ja państwu powiem, że ja nie uprzedzałem, o czym będziemy dyskutować. Nie robiłem rachunku sumienia z tych 10 lat. Na pewno uczestniczyłem we wszystkich projektach, które się działy. Sporo robiłem na rzecz mieszkańców mojego okręgu wyborczego. Nie wiem, parkingi przy Węgierskiej, Budziszyńska, na Zaciszu sporo pracy. Interesujemy się teraz osiedlem Malarzy. To są takie jakby moje i moich kolegów radnych zadania. No z tych takich spektakularnych, też ważnych, od kilku lat przyznaliśmy te stypendia, to już jest taka jakby naprawdę indywidualna Oczywiście. Mówiliśmy sprawa, o tym w telewizji Zielona Góra, radnych. I w mojej ocenie wymyślił to Filip Gryko, co prawda. My z Andrzejem Brachmańskim do tego doszliśmy i byliśmy teraz na wręczeniu. Ciekawa sprawa, fajny pomysł. Dobrze, że coś takiego wystartowało. A poza tym no, ta aktywność radnego w pracach poszczególnych komisji, no, tego się nie da opisać. Tego też państwo nie widzą na co dzień. Tak. I żeby tak nie odnosić się do wszystkiego do końca na cacy w tym wszystkim, to ja jestem niezadowolony z pracy Rady na takim etapie, kiedy w czasie pracy komisji podejmujemy decyzje, opiniujemy projekty uchwał, gdzie komisja wyraża opinię. A w ratuszu wszystko się zmienia. A w ratuszu wszystko się zmienia. Ja w sejmiku nie byłem do tego przygotowany. To mnie to bardzo zaskoczyło i cały czas mi przeszkadza. Myślę, że z doświadczeniem, z czasem i doświadczeniem naszych kolegów i koleżanek to jeszcze radnych, to się uporządkuje. A panie Kazimierzu, pan te ostatnie 10 lat? Na pewno to były sprawy takie strategiczne, gdzie rola radnych moim zdaniem była bardzo duża i te sprawy drobniejsze na gdzieś tam na osiedlach. Z tych dużych spraw, no to oczywiście to cały czas to działanie w kierunku tworzenia stref aktywności gospodarczej, budowy nowych zakładów pracy, tworzenia miejsc pracy. To było wiele głosowań, wiele inicjatyw, wiele rozmów również takich
z instytucjami konsultacji, więc to, że jednak miasto Zielona Góra zdecydowało się na wykorzystanie tak znaczącej części środków zewnętrznych z programów operacyjnych, również własnych, budżetowych, na utworzenie tej infrastruktury, na też powołanie tego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, na sprzyjaniu temu projektowi, to uważam, że tutaj jest duża rola również mojego klubu Prawa i Sprawiedliwości i moje zaangażowanie również osobiste, również w kierunku objęcia statusem specjalnej strefy ekonomicznej. To wymagało współpracy z parlamentarzystami, więc to jest jedno działanie w kierunku tworzenia dobrych, nowych miejsc pracy. To jest oczywiście poparcie dla budowy, w końcu budowy tego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, oczywiście, ale takiego na miarę naszych ambicji i na miarę tytułów Mistrzów Polski. No, to jest projekt, który też, jak proponowałem rozbudowę stadionu żużlowego, to mi tam tłumaczono, że absolutnie w Zielonej Górze stadion żużlowy nie musi być większy, wystarczy na 8 tysięcy miejsc. Andrzej Bochański zawsze był odwrotnego zdania, no ale ja to biorę na siebie, tak? Byłem jednym z tych, którzy uważali, że stadion powinien być komfortowy i odpowiednio okazały. Zresztą okazało się, że prawie w każdym dobrze rozwijającym się w mieście w Polsce są nowoczesne stadiony teraz i bylibyśmy gdzieś tam daleko z tyłu. Ale to oczywiście takie drobne zadania, jak na przykład chodnik z osiedla Zastalowskiego do kościoła świętego brata Alberta. Mało kto kojarzy to z moją osobą, to zadanie. Nie było na to pieniędzy, udało się. To oczywiście ciągłe starania o jak największą kwotę na rewitalizację budynków w przedwojennym Śródmieściu Zielonej Góry. To tam nieraz się spierałem z prezydentem, prosiłem, żeby ta kwota była większa. No, jest od wielu, wielu lat ten poziom utrzymywany. Być może gdyby ktoś tego tak nie pilnował, to te efekty byłyby o połowę mniejsze. Ja, panowie, czasu muszę pilnować i muszę naszą dyskusję skończyć. Ja mam nadzieję, że przybliżyliśmy trochę Państwu i te ostatnie 10 lat prezydenta Janusza Kubickiego, bo te najważniejsze zadania padły, czyli Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ta strefa, czy Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, połączenie miasta i gminy, to są takie rzeczy, które na kartach... I dobrze prowadzona oświata. I dobrze prowadzona oświata, dobrze, panie Andrzeju. I mam nadzieję, że też dzięki naszemu spotkaniu nasi widzowie panów bliżej poznali, bo to też jest 10 lat w Zielonogórskim Ratuszu. Panowie, pięknie dziękuję. Andrzej Bochański, Zielona Razem. Dziękuję bardzo. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. To był program Stary Rynek 1. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.